Hej, cześć, siemanko, witam wszystkich naprawdę niesamowicie bardzo serdecznie w nowej serii na kanale Rafciu Play, taka zupełnie nowa seria na tym kanale, nie tam kraba zaczęta na poprzednim kanale. Jak widzicie, to nie jest FIFA 17, to jest FIFA 14, to jest gra, która powstała no 4 lata temu, bo w roku 2013. Zobaczcie, jest Krakowia, jest Górnik Zabrze, który będzie w FIFA 18. Ale tutaj w FIFA 17 go nie ma. Co to się jeszcze zmieniło? Ogólnie nie tak dużo. Podbeskidzie jest na przykład jeszcze. Ruch Chorzów i Widzew Łódź. I Zawisza Bydgoszcz też. Taki bardzo, bardzo, bardzo klub, który był rozpoznawalny. Szczególnie w okresie FIFA 14. No ale my sobie weźmiemy karierę. Czym? Może Ruchem Chorzów? Nie, bo Ruch jest praktycznie cały czas. No FIFA 17 będzie ostatnia FIFA, gdzie będzie Ruch. Ale my weźmiemy sobie Widzew Łódź, gdzie to jest ostatnia FIFA, gdzie ten zasłużony klub się pojawił właśnie w tej serii gier. Zapytacie się też, dlaczego FIFA 14, bo to jest jednak FIFA, gdzie spędziłem najwięcej czasu, bo mam tam ponad 1000 godzin na Originie. I wezmę sobie klasę światową. Przepraszam, że nie legendarny, no ale no cóż, no to jest gra, która powstała 4 lata temu i silnik może być troszeczkę inny niż jest teraz. Dyscyplina finansowa, że umiarkowaną weźmiemy. Normalnie bym może wziął ścisłą, bo z tego co pamiętam zawsze na ścisłej grałem, ale wezmę umiarkowaną. Waluta tradycyjnie euro, stadion może być, używane składy domyślne, bo raczej nie pobierzemy, bo niestety serwery zostały już wyłączone. Samouczek wyłączymy, wyłącz pierwsze okienko transferowe, dobra, to zostanie. I rozlosujemy sobie Ligę Mistrzów i Ligę Europy i tak nie będziemy grać, mam nadzieję, że w przyszłym sezonie. Domyślne składy, no bo raczej innych nie ten. I w końcu pisanie na klawiaturze. To jest jedyna rzecz, za którą tęsknię po przenosinach na PlayStation 4. Naprawdę, to jest coś niesamowitego, pisanie na klawiaturze. Nie umiem się przyzwyczaić do pisania na tym padzie, niestety. Dobra, fajnie, fajnie. O, Kanal Plus Sport, wow. Nie umiem się przyzwyczaić z pisania na klawiaturze. Boże, na padzie. Jak, właśnie, jak chciałbym na klawiaturze pisać. No i przepraszam za ewentualny gorszą jakość, może jakieś zacinki czy coś, ale niestety, no nagrywa na komputerze, a nie na PlayStation. Ale mi się wydaje, że FIFA 14 to była ta ostatnia gra, gdzie wymagania były lightowe i mam nadzieję, że to jakoś pociśnie mój komputer. Kurde, zobaczcie, mam tutaj jakichś śmieciowych save'ów. Real dla Beki, jakiś FCB Pass 2017 karty. To chyba, nie wiem o co w tym chodzi. Nie wiem, nadpiszę może. To może nadpiszę. Jakbyście chcieli jakiś odcinek z prezentacji moich save'ów z 2014 roku, jak tam widzieliście, to napiszcie. Myślę, że odcinek taki wspominkowy będzie fajny. Trochę myślałem, co ja tu będę chciał zrobić. I postanowiłem, że skupimy się przede wszystkim na juniorach, tak, żeby jednak opierać się na młodzieży, żeby nasz klub opierać na młodzieży. I wezmę sobie tego Josipa Latkowicza. Aha, w podróży nie możemy go od razu wysłać. No szkoda. Gotowość skauta, dokładnie, wyślemy go gdzieś. Do Polski na pewno, nie? Do Polski go wyślemy. Może nie na 9 miesięcy, żeby to nam całego budżetu nie zjadło. No a zobaczymy, ile nam budżetu zostało. Bo ten, on trochę kosztował 130 tysięcy. 130 tysięcy, może by się kogoś udało sprzedać. No, a wyślemy go na pół roku. Na pół roku go wyślemy. No, starczyłoby na te 9 miesięcy, ale na razie na pół roku wyślemy i może niech będzie uzdolniony techniczny. Albo dowolny. No, dowolny damy. Na razie dowolny, później będziemy się bawić. Jakieś tam dodatkowe te. Ja tych juniorów będę chciał wprowadzać do składu. Dobra, postanowiłem, że weźmiemy sobie taktykę z czterema obrońcami i z jednym, ta będzie najlepsza, z jednym Eśpedekiem. On wygląda jak ten, Kowalski, z tej partii tych narodowców. Zupełnie tak samo. Nie wiem, jak ten Kowalski się nazywał, zapomniałem. Okej, okay, już chyba ustaliłem pierwszą jedenastkę, no zdecydowanie środkowego obrońcy nam brakuje. No ale w sumie ma 19 lat ten Augustyniak, więc może coś z niego będzie. Mielcarz, 32 lata i mam nadzieję, że ten Blazłowski będzie się fajnie rozwijać. Ma 16 lat, więc no, może coś z niego być. Na pewno będę dawał mu szansę.
A tak to ten środek pola może by się przydało wzmocnić. A tak poza tym, no, nie ma najgorzej, nie ma najgorzej. Jak na widzę Fuć F14, to to wygląda całkiem nie najgorzej. No i może sobie przesymulujemy do pierwszego meczu. Tak jak mówiłem, transferów nie będę robić. Mecz towarzyski. Dużo tych meczów towarzyskich? A, 3. Dobra. W sumie może się nauczę grać przez te mecze towarzyskie w tą FIFA. Więc ja wam będę takie naprawdę mało obszerne skróty podawać. Dobry strzał. Jak będzie na przykład 0-0, to po prostu tylko wynik wam podam, że 0-0, a tak poza tym, no, nie będę się zagłębiał. Koniec spotkania. Ten mecz był nudny. A nudne opowiedzieć o tym meczu, to tak jakby powiedzieć, że Holokaust był lekko nie w porządku. Ten mecz był straszny, tam nic się nie działo, naprawdę. Też widzieliście po statystykach, że to było coś strasznego, ten mecz. Dobrze, że ja gram te towarzyskie i bo jak tak miałbym grać w lidze, to strasznie by to wyglądało. Lol, jemu już ocena ogólna spadła. Dobrze, jest ten Carvalho jakiś tam. Naprawdę, z perspektywy czasu ten silnik jest straszny. Chodzi mi o silnik F14. Jak ja w to mogłem grać? Tak, podczas gram sobie mecz, ja się zastanawiam, jak w to można było przegrać 1000 godzin. No żartuję oczywiście, wtedy to było zajebiste, no nie? Tylko teraz tak jakoś, no, inaczej się gra po prostu, bo to jakby nie patrzę, są 4 lata różnicy, jeżeli chodzi o silnik. A co miesięczny raport zjadał, czy jesteś gównem? Też gówno. Dobra, kontynuujemy scouting, zobaczymy. Też nie chcę wszystkich wypierdzielać. Tomczyk chce zagrać, teraz tutaj zagramy sobie rezerwowym składem. Dobra, gramy z Brusz i może tym razem strzelę bramkę. Więc nie wiem, czy wyciąłem tam z poprzedniego meczu, jak miałem sam na sam, a nie trafiłem. No i teraz może... Wow, bramka, pierwsza bramka! Trzecie spotkanie i w końcu strzeliłem pierwszą bramkę i w końcu mecz nie zakończy się wynikiem 0-0. No to jest coś pięknego. Staroń w 62 minucie strzela bramkę. Ładne uderzenie na dalszy słupek. No i jest prowadzenie. Ojoj, nie wyszedł ślisk. Ojoj, ojoj. No, w 90 minucie stracić bramkę. Kurczę, nie fajnie. Dobra, koniec tego spotkania, 1-1. Ważne, że udało się skończyć strzelić bramkę, że coś miałem pokazywać. Trzeci remis z rzędu, no ale cóż, no. Zobaczymy jak to będzie w meczu. Boże, w lidze. Postanowiłem, że będziemy grać 3 mecze na wyjeździe, a resztę symulować, czyli zagramy sobie z Śląskiem Wrocław, Ruchem Chorzów i z Pogonią Szczecin. A potem jeszcze przesymulujemy Jagiellonię, a na następnym odcinku już będzie Krakowia. I tak będzie chyba najlepiej, tak? Konferencja prasowa, naszych zmotywować. Śnieżnie w sierpniu. Kogoś chyba coś turbo uderzyło, żeby nie powiedzieć brzydko. No i pierwszy mecz ligowy to jest mecz ze Śląskiem Wrocław. Minuta 9, Wiśniakow, no, utrzymał się jakoś przy piłce, nie wiem jakim cudem. No i posłał na dalszy słupek bramkę. No i prowadzimy już w 9 minucie 1-0. Jestem osobiście w szoku, że po tych średnich meczach towarzyskich tak się udało taką sytuację, tak szybko strzelić bramkę. Teraz Alex Bruno, sytuacja sam na sam, niestety niewykorzystana, a szkoda. Minuta 36, Mroziński, do środkowej na Wiśniakowsa, no i nie mało brakowało, a strzelilibyśmy bramkę na 2-0, tutaj podanie do Wiśniakowsa, dlaczego mówię Wiśniakowska, nie wiem, ale tutaj zamieszanie wykorzystuje Kaczmarek i zdobywamy bramkę na szatni na 2-0. Minuta 80, Okaci, podanie do Staronia, tutaj próbował przelobować bramkarza, bo wyszedł za bardzo, no ale nie wyszło. Minuta 88, także próbował podesłać piłkę. No i koniec spotkania, wygrywamy spotkanie 2-0. No spodziewałem się, że troszeczkę gorzej nam pójdzie po tych trzech meczach towarzyskich. No ale okazało się, że Śląsk nie taki straszny i udało się wygrać. I teraz jestem ciekaw, czy w meczach symulowanych też nam pójdzie podobnie dobrze. Lechia 0-0 w Legia Warszawa. I póki co jesteśmy liderem, nice. I kurczę, mecz symulowany, coś się boję, że to nie wyjdzie. To po prostu nie wyjdzie. Symulujemy spotkanie. Remis byłby całkiem dobry.
No ale 2-0, może i dwie bramki. No trudno, mówi się, trudno. No. W końcu to Lech Poznań. My w końcu nie bijemy się o mistrza, tylko jakieś tam zająć jakieś porządne miejsce. Motywujemy. I następny mecz gramy z Ruchem. Śnieżnie w sierpniu. Coś, o co chodzi? Pierwsza akcja to akcja w minucie 34, dośrodkowanie w pole karne i Jankowski, niesamowite uderzenie, też ładne dośrodkowanie, ale uderzenie zdecydowanie ładniejsze. Minuta 58, Rybicki dostaje piłkę, troszeczkę namieszał w polu karnym, no i jest bramka na 1-1, czyli póki co nadal jest punkt. Minuta 69, Rybicki dostaje piłkę, już myślałem, że jest bramka, no ale niestety... takowej nie było. Minuta 75, Alex Bruno, ładne podanie do Emersona Carvalho, tutaj ten próbował podać, no mógł chyba strzelać, no nie chyba, tylko na pewno. Minuta 82, po nieudanym ślizgu Jankowski dośrodkowuje w pole karne, piłkę przyjmuje Zięciuk, Zięciuk dośrodkowanie, no i niestety Mrowiec strzela na 2-1. No cóż, no nie udało się wygrać, no kurczę, szkoda tej bramki w 83 minucie. Ech, bardzo szkoda, naprawdę, bo... co najmniej remis był w zasięgu ręki. Na razie nie będę robił żadnych transferów, chyba że jakaś... Nie, żadnej tej... Cóż, trzeba naszych zmotywować, bo to jest druga porażka z rzędu. No niestety, robi się to coraz nieciekawie, jak po zwycięstwie ze Śląskiem, no te dwie porażki z rzędu, no zepchnęły nas na 11 pozycję aż. Dobra, więc pora przejść do następnego meczu z Pogonią Szczecin. Może jakieś zmiany uda się wprowadzić, aby było lepiej, na przykład za Mielcarza wejdzie sobie Wlazłowski. No i jak na razie, niech będzie tyle. No i cóż, przechodzimy do meczu z Pogonią Szczecin. Ostatni mecz na dzisiaj, zaczynamy od minuty 5, ładnie podanie Wiśniakowsa, ale niestety nie wykorzystał sytuacji nasz zawodnik. Tutaj ładna akcja Pogoni Szczecin, obroniona piłka przez naszego bramkarza, ale niestety Akachoci wykorzystał, no po prostu dobił tą piłkę. Wiśniakow dostaje piłkę, bardzo złe zachowanie bramkarza Pogoni Janukiewicza, za bardzo wyszedł z tej bramki, no i to się zemściło i Wiśniakow z ładnym strzałem pokonał właśnie bramkarza. Minuta 37, ładna akcja, ładne kilka podań górą, no i Alex Bruno w 38 wykorzystuje sytuację. Tutaj Robak w doliczonym czasie gry sam na sam, ale Wlazłowski, bardzo dobra interwencja. Minuta 54, Kaczmarek, ładne podanie do Rybickiego, Rybicki strzela, no i tak jak w poprzednim meczu z Ruchem, no niewiele mu brakowało, ładne podanie do Rybickiego, ten dośrodkowy pole karne i Wiśniakows strzela bramkę na 3-1, dwie bramki Łotysza, no i jest naprawdę bardzo dobra sytuacja. Doliczony czas gry, Alex Bruno, Łańdaj podwyższył piłkę do Mrodzińskiego, chyba tak, Wiśniakows dostaje piłkę, no i ten ustrzela z hat-tricka. No i koniec spotkania, pewne zwycięstwo, aż 1-4, no kto by się spodziewał, Wiśniakows z hat-trickiem, no po tych wcześniejszych spotkaniach, no to kto by się spodziewał, że Widzew osiągnie aż tak dobry wynik jeszcze na wyjeździe i to jeszcze w momencie, kiedy przegrywał 1-0. W ogóle muszę wam powiedzieć, że naprawdę niesamowicie podoba mi się tak by ta oprawa graficzna wyniku, jest naprawdę bardzo ładna, prosta i naprawdę niesamowicie ładna i mi się zajebiście podoba. No po dwóch błędach Janukowicza, jeżeli chodzi o te bramki, no w pierwszych dwóch za bardzo wyszedł, jak widzicie nawet tutaj. Wyszedł za bardzo po prostu, więc... no, Wiśniakows to... Nie, Wiśniakows, a potem chyba ten Bruno, Alex Bruno, nie wiem jak on się tam nazywa. No i cóż, troszeczkę nam się nasza sytuacja poprawiła. Jesteśmy na 7 pozycji. Następny mecz symulujemy z Jagiellonią, która jest na piątej i no fajnie by było chociażby ten remis wpadł, bo jednak no by się przydał. Comiesięczny raport zwiadowczy, jeszcze zobaczymy, konferencja prasowa, a zawodnika sobie Wiśniakowsa pochwalimy sobie Łotysza z Łotwy jest Wiśniakows, nie jestem za bardzo obeznany. Dobra, z tym możemy podpisać kontrakt, a zresztą reszta niech będzie jeszcze. W końcu musimy podpisać te kontrakty, bo na tylko 6 miesięcy wysłaliśmy skauta. Miejmy nadzieję, że Wiśniakows tam strzeli jakąś bramę. Symulujemy mecz. Dwie czerwone kartki plus kontuzje u Jagiellonii.
można to wykorzystać. Jest, wykorzystaliśmy to, 2-1 u siebie prowadzimy, wygraliśmy, więc naprawdę niesamowity wynik i jesteśmy, no jeszcze tam mecz T, ale naprawdę 2 zwycięstwa z rzędu, bardzo, bardzo ważne. Super wynik, konferencja prasowa, pochwalimy naszych, bo na pewno zasługują na to. No i zobaczymy, z kim w następnym odcinku przejdziemy. O, widzę na 4. miejscu, nie najgorzej, nie najgorzej. Pogoń Szczecin na ostatnim, to mnie trochę dziwi. Zobaczymy, z kim się zmierzymy. Zmierzymy się z Krakowią. Z Piastem przesymulujemy. Zagramy z Legią. Z Zawiszą przesymulujemy. Z Wisłą w lidze zagramy. I tutaj nie wiem. Zobaczymy, w zależności od tego, czy to będzie u siebie, czy na wyjeździe. Dobra, zobaczymy, jak będzie ten wynik. Odcinek w przyszłym tygodniu. Nie wiem, kiedy będzie drugi odcinek. W zależności od łapek w górę i od wyświetleń, jeżeli ta seria wam się spodoba, to oczywiście ona będzie częściej. No i cóż, zapraszam do stawienia kciuka w górę, dzwonka oraz subskrypcji. A ja się z wami żegnam. Do zobaczenia, cześć i pa!